Mega wszystkim, witam Was dzisiaj w kolejnym filmiku i dziś przychodzę do Was z prezentami z 2014 roku i postanowiłam, że do jednego filmiku zbiorę prezenty, które dostałam na urodziny Mikołajki i na gwiazdkę, bo w sumie bez sensu byłoby nagrywać powiedzmy trzy oddzielne filmiki, które trwałyby może z 3 minuty, także mam nadzieję, że Wam się coś takiego spodoba i oczywiście na początku chciałabym zaznaczyć, że nie nagrywam tego filmiku, żeby się pochwalić czy nie wiem. Nie nagrywam tego negatywnie, po prostu przed nagraniem tego filmu nawet zastanawiałam się, czy w ogóle coś takiego zrobić i już miałam go nie nagrywać, ale dużo z Was właśnie pytało się mnie, co dostałam, że jesteście ciekawi. Chcieliście bardzo właśnie zobaczyć, co ja dostałam, w ogóle nawet moi znajomi mówili, że mam nagrać ten filmik, bo w sumie fajnie byłoby coś takiego zobaczyć. Także tylko z tego powodu to nagrywam, więc... Jeśli, nie wiem, nie interesuje Was taki filmik, albo po prostu macie potem mi pisać jakieś komentarze, że się chwalę czy coś, to lepiej wyłączcie ten filmik, naprawdę tak będzie lepiej. A dla osób, które są ciekawe tego, co dostałam na właśnie Mikołaja, urodziny i gwiazdkę, to zapraszam Was dalej do oglądania. I na urodziny dostałam taką przepiękną kurtkę parkę, to jest prezent od moich rodziców. Ona jest w takim właśnie pięknym kolorze khaki. Tutaj z przodu z takim misiem. Jest naprawdę bardzo cieplutka, w ogóle kaptur. Genialny. Będziecie ją mogli, albo już nawet możecie ją zobaczyć na blogu w stylizacji, także Wam tutaj nie będę jej pokazywać, bo ona i tak się nie mieści w kadrze. I ona jest z C&A, z tego co tutaj... Tak, C&A. Dalej od Oli, to chyba już mogliście zobaczyć w holu, ale już postanowiłam, że jak robię prezenty, to Wam to pokażę. Dostałam takie masło. Tak, masło do ciała z Ziai. Po prostu Ola wiedziała, co mi kupić. Tak, jest to takie właśnie masło z omega-3, omega-6 i witaminą E, także będzie nawilżające, takie odżywcze. Pięknie pachnie. Jest to taki słodki zapach, ja uwielbiam słodkie zapachy. Jak możecie zobaczyć, konsystencję ma właśnie taką jak masełko, coś takiego. Naprawdę bardzo go lubię, ale go mega oszczędzam, bo o, zapach ma przepiękny. I druga rzecz, jaką dostałam od Oli, jest... po prostu najbardziej kochaną rzeczą. Jest tak śliczna, że jak ja to zobaczyłam, to... no po prostu... no nie wiem, zobaczcie, jakie to jest piękne. Tutaj się będzie wszystko odbijało pewnie, ale... no, to jest nasze wspólne zdjęcie. I jest w takiej przepięknej białej ramce. Jestem po prostu zakochana w tym zdjęciu. Oczywiście ma honorowe miejsce na moim parapecie i wygląda po prostu super, także Ola, jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję. A na urodziny od Marty, Anety, Karo, Przemka i Mateusza dostałam dwie cudowne rzeczy i pierwsza jest to właśnie jajeczko z iOS. Dostałam właśnie to jagodowe Blueberry Acai, które jest genialne i ja go uwielbiam, ten produkt. A druga rzecz, jaką dostałam, jest to rzecz, o której też już marzyłam od dłuższego czasu i są to... przepiękne buty, takie workery, botki na wysokim obcasie, korku, nie wiem jak to nazwać, które są przepiękne i ja w nich chodzę teraz praktycznie codziennie. Już mnie dosłownie wszyscy w tych butach widzieli, bo są one naprawdę mega wygodne, są prześliczne, są czarne, więc pasują do wszystkiego. I jeszcze raz chciałabym tym 5 osobom właśnie bardzo, bardzo podziękować, bo to był genialny prezent. Takim prezentem właśnie mikołajkowo-imieninowym, bo Mikołajki były 6 grudnia, a ja mam imieniny 8 grudnia. Z takich większych prezentów była to szczoteczka z Oral-B. I z tego co tutaj widzę, jest to Oral-B 3D White. Coś takiego, tak wygląda opakowanie. Ja już od dłuższego czasu bardzo chciałam mieć właśnie szczoteczkę z Oral-B. No i moi rodzice właśnie kupili mi taką szczoteczkę, która wygląda tak. Ma napis tam Oral-B i Brown. I wygląda tak. I oczywiście włącza się ją tutaj. I do tego jeszcze jest oczywiście ładowarka, która jest w łazience, więc Wam tutaj jej nie przynosiłam. Na gwiazdkę klasową dostałam prezent, taki zestaw właśnie dezodorant i perfum. I ten prezent dostałam od Magdy. I po prostu zapach jest mega trafiony. W ogóle to wygląda tak. Pokazywałam Wam już to we vlogmasie, ale jeśli ktoś nie widział, no to tutaj macie. I zapach jest przepiękny, po prostu z początku był średni, ale teraz psikam się nim codziennie i mi się mega podoba. To jest w ogóle Coral Dream, nie mam pojęcia, czym to pachnie oczywiście, ale tam właśnie jedna widzka mi pisała, że też ma ten zestaw, także koniecznie napisz mi, jak tam Ci się podoba i jak Ci się sprawdza. I teraz przechodzimy już do prezentów takich typowo gwiazdkowych, które dostałam właśnie na święta Bożego Narodzenia w tym roku. I nie było tu dużo rzeczy, ale właśnie jedna rzecz...
była najdroższa z tych wszystkich rzeczy. I może Wam właśnie powiem na początku, że jest to nowy aparat, więc myślę, że możecie już od jakiegoś czasu zobaczyć lepszą jakość zarówno obrazu, jak i dźwięku. Ja wiem, że właśnie nagrywając moim starym aparatem ta jakość była, no powiedzmy sobie szczerze, bardzo średnia, nawet no mniej niż średnia. I wiem, że też właśnie kiepsko to się trochę oglądało, ale bardzo chciałam nagrywać już we wakacje, a nie chciałam czekać do grudnia, aż będę miała ten nowy aparat. Ale teraz mam nadzieję, że będzie Wam się te filmiki lepiej oglądało i że po prostu będziecie zadowoleni z tych filmików jak ja. I w ogóle jest to model Samsung NX3000, jest on biały i jest to kompaktówka. To nie jest lustrzanka, to jest kompaktówka, która ma wymienne obiektywy. Dla mnie ten aparat jest przepiękny, prześliczny. No, ja jestem zachwycona. I tutaj w ogóle ma pasek i też ma napis. W ogóle mega mi się podoba to, że ten aparat ma podgląd. I teraz ciągle się tutaj mogę patrzeć, ale wiem, że to denerwujące, także staram się nie patrzeć. Mogę kontrolować, jak tam wiecie. Wszystko wygląda tak, że ja jestem z tego aparatu mega zadowolona i on jest przepiękny, jest genialny, jest idealny, jest cudowny i bardzo bym chciała moim rodzicom podziękować za ten prezent, bo jest no jest wspanialszy na świecie. Kolejny prezent, jaki dostałam od moich rodziców właśnie na święta Bożego Narodzenia. Jest to taki jakby dodatek do tego aparatu. Jest to takie opakowanie, taki pokrowiec, nie wiem jak to, etui na aparat, nie wiem jak to nazwać, które jest w pięknym kolorze różowym, ale jak tutaj widzę w podglądzie, to on jest taki czerwony albo taki malinowy. Jest z firmy Golla. No, coś takiego tutaj też mamy. W środku wygląda sobie tak. Taka jest tutaj jedna kieszonka i tutaj mamy odpinany zamek. I tutaj się pięknie mieści cały aparat i jest chroniony w takim bardzo ładnym opakowaniu. No i ostatni prezent taki dostałam właśnie od moich rodziców na święta Bożego Narodzenia. Są to kolczyki, które gdzieś posiałam. Mam nadzieję, że zdążę je znaleźć, jak będę edytować ten filmik. Były to takie małe, srebrne kolczyki, takie ptaki. Chyba to były gołębice. Z tego co pamiętam, nie wiem, ale były bardzo ładne i one były ze sklepu Kerry czy C&A? Z Kerry chyba były. Ok, także to już był cały mój filmik z prezentami świątecznymi. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście dajcie kciuka w górę. Koniecznie musicie mi napisać, co Wy dostaliście, jakie Wy dostaliście prezenty tam na gwiazdkę, czy na urodziny, czy ogólnie co tam chcecie. Także napiszcie mi koniecznie w opisie, ja sobie bardzo... W opisie? Więc koniecznie napiszcie mi w komentarzach, ja sobie bardzo chętnie poczytam, bo jestem naprawdę mega, mega ciekawa. W opisie macie oczywiście wszystkie linki do Aska, Twittera i do bloga. I w tym filmiku chciałabym Wam podziękować za 147 subskrypcji, to jest... Będziecie mogli zobaczyć w ogóle moje reakcje na daily vlogu, który pojawi się no niestety jakoś tak pewnie w połowie stycznia, bo mam teraz tak rozplanowane filmiki, mam ich pełno do wstawienia, a mam niestety za mało czasu, także ten daily vlog pojawi się tak z pół miesiąca, prawie miesiąc później, także przepraszam Was za to, ale naprawdę muszę pewne filmiki dodać. Ale co, ja już się tutaj zaczynam do Was rozgadywać, a to jest niedobry znak, bo będę gadała pół godziny, a już i tak ten filmik trwa jakieś 13, a jak to wyedytuję, to będzie może z 10. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do następnych filmików. Pa! 3, 4... A co, krzyczymy? Szczęśliwego nowego roku!